kochani, witajcie w nowym vlogu, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki w sumie film, vlog pogadankowy, trochę będzie makijażu, przetestujemy sobie nowości, zrobiłam sobie też pyszną kawę, więc zapraszam Was też do zrobienia pysznej kawki w ulubionym kubku albo herbatkę, co tam wolicie. Co jest, myszko? Przyszłaś się też tutaj pomalować? Czy na kawkę przyszłaś? Jak zwykle musisz się przywitać, tak? Że witamy wszystkich, tak? Figulek wszystkich też witam. Przytul się tu, misiu ładnie śpi, tak? A pani będzie nagrywać? Co teraz? Na tulaski przyszedł czas. No tak, tak, tak. Z Edim właśnie tak jest, że jak odpalam kamerę i zaczynam nagrywać, no to gdzieś tam ucieka, kładzie się spać i grzecznie sobie gdzieś tam leży. No a Figa to jest taki totalny przytulak i tylko gdzieś usiądę, obojętnie, czy nagrywam, czy rozmawiam z kimś przez telefon, cokolwiek bym nie robiła, jak siedzę, to znaczy, że nic nie robię i to jest dobry czas, żeby poprzytulać pieska, nie? Bo ty jesteś takim pieskiem, który mógłby cały czas się przytulać, głaskać, nic nie robić, przerwa na jedzenie i cały dzień pieszczotki. No, więc tak, kochani, przetestujemy sobie dzisiaj trochę nowości, które Wam ostatnio pokazywałam. Czyli tak, mamy tutaj ten nawilżająco kojący primer do twarzy. Ja go dzisiaj potraktuję jako taką bazę pod makijaż. W ogóle dzisiejsze Get Ready With Me jest takie typowo pod randkę, więc będzie trochę mocniejszy makijaż. Ostatnio za każdym razem, kiedy tutaj robię jakieś makijaże, są to takie właśnie basicowe moje makijaże, czyli właściwie bardziej skupiam się na podkładzie, jakimś bronzerze, różu, rozświetlaczu i tyle. A dzisiaj zrobimy taki mocniejszy makijaż. Także Veoli dzisiaj potestujemy jako bazę. Potestujemy sobie też czarne mydło do stylizacji brwi. To jest też taki dobry moment na test właśnie tego mydełka, dlatego że jak widzicie, ja miałam ostatnią laminację brwi już ponad miesiąc temu, myślę, że jakieś 5 tygodni, więc no już te włoski tak się nie układają, jak są zaraz po laminacji, czy tam kilka dni po. Natomiast bardzo dobrze ostatnio trzyma mi się farbka. Ogólnie farbka jest delikatniejsza, też łagodniejsza właśnie dla włosa, czy brwi, czy rzęs. Tak nie wysusza, tak nie niszczy jak henna, ale zawsze henna dłużej mi się trzymała, jeżeli chodzi o utrzymanie koloru, niż farbka, a tym razem wszystko się ładnie trzyma, zarówno na brwiach, jak i też na rzęsach. Ale przetestujemy, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo nigdy, szczerze powiem, nie używałam takiego mydła do stylizacji brwi. No i przede wszystkim chciałabym dzisiaj też przetestować ten eyeliner w słoiczku z Inglota. Pokazywałam Wam we vlogu. Kupiłam taki w kolorze takiego, no właściwie ciepłego brązu, chociaż on wygląda na zimny, natomiast w gamie kolorystycznej tych eyelinerów jest jeszcze drugi brąz i on wpada właśnie w takie zimne tony. Mam wrażenie też, że w pewnym świetle może łapać odcień fioletu, tego chciałam uniknąć, więc wybrałam ten, który według kolorystyki Inglota jest ciepłym brązem. No, więc dzisiaj będzie taki, tak jak mówię, mocniejszy makijaż. Będę pierwszy raz testować z Wami te kosmetyki, więc trochę tak na żywo zobaczymy. Najbardziej się boję tego eyelinera. Mam do niego taki mały pędzelek, który jest taki zakończony na ukos. I ja do tej pory używałam tego pędzelka właśnie do zagęszczenia linii rzęs, ale robiłam to cieniem. Jak wiecie, cień jest taki delikatniejszy, łatwiejszy w nakładaniu, coś nam nie wyjdzie, można delikatnie zetrzeć, dołożyć jeszcze raz. Eyelinerem pewnie już tak łatwo nie pójdzie. Zawsze mam taki też stres, jak nagrywam jakiś makijaż i jest to trochę tak na żywo, że coś mi nie wyjdzie. No ale jak test, to test. Zobaczymy po prostu, jak będzie się pracowało z tymi produktami. Więc co? Nakładam na twarz ten primer. To jest Chaga Mood Booster. Jestem go bardzo ciekawa. Też Wam we vlogu pokazywałam. Kupiłam go za 27 zł, natomiast jego regularna cena to chyba niecałe 130. Był w takiej cenie dlatego, że ma bardzo krótką datę ważności, ale w takiej cenie żal było nie wziąć nawet po to, żeby właśnie przetestować i ewentualnie sprawdzić, czy potem będzie warto go kupić w cenie regularnej. On ma taki kolor cielisty, natomiast na skórze ten kolor się dopasowuje do naszej cery, jest bardzo wodnisty, zobaczcie, jak spływa po dłoni. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie fajnie trzymał nawilżenie przez cały dzień, ponieważ moja bardzo sucha skóra jest bardzo wymagająca
i bardzo szybko wchłania różne nawilżające kosmetyki i w ciągu dnia, mimo tego, że właśnie nakładam kremy do skóry suchej, podkłady, które używam, też raczej są podkładami nawilżającymi, nie są to podkłady do cery tłuste jakieś, wiecie, takie z efektem matującym, to i tak w ciągu dnia czuję taki efekt ściągnięcia. Bardzo fajnie się rozprowadza ten produkt. Jest taki, macie wrażenie, jakbyście rozprowadzały na twarzy jakiś olejek, taki balsam, ale to nie jest olejek. No jest taki dziwny, bardzo fajnie sunie po twarzy i macie od razu takie wrażenie takiego nawilżenia, takiego nawet natłuszczenia bym powiedziała, ale jest to przyjemne do twarzy, no to tym bardziej zastanawiam się, jak się będzie trzymał na tym podkład, który również jest podkładem nawilżającym. I dzisiaj nałożymy sobie podkład z NAM. To jest ten Perfect Lift Foundation. Jakiś czas temu go Wam pokazywałam, potem na chwilę go właściwie odstawiłam albo mieszałam go z jaśniejszym podkładem z Maybelline, ponieważ ten kolor był troszeczkę dla mnie za ciemny. Natomiast teraz w momencie, kiedy musnęło mnie słońce na majówce, kolor jest idealny. Więc zobaczymy. No bardzo przyjemne to jest do twarzy. Delikatnie się klei, ale jest to taki przyjemny efekt. I wtedy też fajnie się nakłada podkład, bo on też jakby tak lepiej się stapia i scala ze skórą. Gąbeczkę mam cały czas tą Strawberry, coś tam, coś tam. To jest Lovely albo V, bo też nigdy nie pamiętam. I powiem Wam, że wielokrotnie przymierzałam się do zakupu oryginalnego Beauty Blendera, tego w tym takim mega różowym kolorze. Kiedyś miałam inne beauty blendery, jakieś błękitne, czarne i nie do końca byłam zadowolona. Uważam, że ta cena jest zbyt wysoka na to, jak ta gąbeczka się sprawdza. I potem zawsze wracam do tej gąbeczki, natomiast tak, ona jest super, bardzo fajnie się nią pracuje, bardzo fajnie blenduje się podkład, jest mięciutka, jest naprawdę super. Natomiast ona dosyć szybko się zużywa. Ta gąbka ma około 2 tygodnie i już widzę, że jest taka, wiecie, nadszarpnięta ta gąbeczka z tutaj tej wierzchniej warstwy. No i niestety tak jest, że czasem ta gąbeczka się kruszy i zostawia nam takie, wiecie, farfocle na twarzy, więc to jest... No to nie jest fajne, natomiast to jest gąbka, która kosztuje chyba w cenie regularnej 29 zł, czy tam 31. Bardzo często jest na promocji, możecie ją kupić za 16 zł, więc w takiej kwestii polecam, natomiast nie jest jakąś żywotną gąbeczką, ale zobaczcie, bardzo ładnie blenduje podkład. Bardzo fajnie klei się podkład właśnie tego boostera z Veoli. Bardzo ładnie to wygląda. Ta skóra wygląda na taką mega wypielęgnowaną, chociaż wiadomo, że jest skóra wypielęgnowana. Dbam o to ostatnio dosyć bardzo, ale jeszcze jest taki lepszy efekt. Bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Ja lubię kosmetyki z Veoli. Kilkakrotnie testowałam kilka rzeczy. Mam też gdzieś tutaj... O, mam. Krem BB albo CC, krem BB Let's Glow, to też jest super krem BB, natomiast nie do końca trafiony jest dla mnie ten kolor, to jest kolor 2,5 Natural Beige, on jest trochę za zimny, więc muszę go dosyć potem mocno, tak wiecie, ocieplić bronzerem, różem, popracować trochę nad tym, żeby ten kolor dopasował się do mojej cery, natomiast sam w sobie ten produkt jest bardzo fajny. No powiem Wam, super to wygląda. Bardzo ładnie. I mam też wrażenie, że nakładając ten podkład na ten booster, ma taki lepszy efekt krycia niż w momencie, kiedy nakładam ten produkt solo. Zobaczcie, już też gdzieś tutaj delikatnie pojawiły się przebarwienia. Nie uniknę niestety, słuchajcie, tego. Taką mam skórę, wiadomo, że walka z tymi przebarwieniami no, trwa od kilku lat, jak mnie też tutaj śledzicie na bieżąco. Ta cera też wygląda całkiem inaczej teraz, ale jednak mimo wysokich filtrów, mimo nakładania na twarz SPF 50, podczas opalania, nawet kiedy tą twarz gdzieś tam, wiecie, staram się ukryć w cieniu, jakaś czapeczka, daszek i te sprawy, no i tak, dziś mam takie neuralgiczne miejsca, czyli tutaj na bokach, po bokach czoła, broda, to jest też takie najgorsze miejsce, tutaj najwięcej tych przebarwień mi się robi i tutaj wzdłuż policzków, natomiast to miejsce akurat jest o tyle wygodne, że w momencie nakładania bronzera wygląda to dosyć naturalnie i aż tak nie rzucają się w oczy, więc no i tak ta cera wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. No ale jak widać, bardzo ładnie kryje.
skóra wygląda na taką napiętą, taką soczystą, taką młodą, bym powiedziała. Jest taki delikatny efekt glow, natomiast sam podkład też jest rewelacyjny. Ja Wam też go serdecznie polecam. Tak dla przypomnienia, NAM Perfect Lift Foundation. Całą szafę z NAM dostaniecie, kupicie, możecie zobaczyć w Rossmanie. Mają mnóstwo produktów. Ja jakoś jeszcze nie przekonałam się do testowania innych produktów poza podkładami, natomiast jeżeli chodzi o podkłady, znam, mam wszystkie, miałam wszystkie, przetestowałam wszystkie i uważam, że każdy jeden jest fajny, mają różne efekty, ale każde fajnie się sprawdzają. Myślę na cerze, słuchaj, bardzo słuchaj w stronę normalnej, natomiast bardzo taka przetłuszczająca się cera, to tutaj myślę, że no może być taki problem, że jednak to są podkłady nawilżające, takie właśnie z efektem glow, a wiem, że nie każda z dziewczyn, która ma cerę tłustą, chce jakby potęgować ten efekt tego świecenia na twarzy, tego glow, tylko chciałaby tam troszeczkę tą buźkę zmatowić. No, powiem Wam, że ja jestem na tą chwilę mega zadowolona, podoba mi się ten efekt. Wygląda to rewelacyjnie. Super. Dobra, pod oczy oczywiście mój ulubiony korektor, to jest korektor z Belle, jest dostępny w Biedronce. Jest to korektor Multi Mineral Anti-Age i to jest kolor 02, są dwa kolory 01 i 02. W zimę kupiłam sobie jedynkę, faktycznie jest strasznie jasny, do takiej jasnej cery zimowej jak najbardziej na tak, natomiast u mnie już właściwie ta dwójka i tak już jest bardzo jasna, ale jak wiecie, ja też nie mam jakiejś super jasnej cery, więc jeżeli jesteście posiadaczkami jasnej cery, to ta jedynka też będzie Wam fajnie się sprawdzała. To jest korektor, który w ogóle nie wchodzi w zmarszczki. Pięknie się dopasowuje tutaj do skóry w okolicach oczu, nie wysusza. Czasem tak jest, że chcemy sobie zamaskować cienie, a po jakimś czasie, w ciągu dnia ten korektor nam tak nieładnie wchodzi w zmarszczki. I tutaj nie chodzi tylko o zmarszczki związane z wiekiem, ale też zmarszczki takie, wiecie, mimiczne, od uśmiechania się w ciągu dnia, od jakiejś właśnie takiej mimiki twarzy. Ten korektor lubi się zbierać w załamaniach i potem tak naprawdę ta skóra nie wygląda dobrze. Wygląda starzej niż de facto wygląda, wiecie, bez korektora. No i gdzieś tam spływa i powiem Wam, że już przetestowałam różne korektory, no po prostu mnóstwo korektorów, od korektorów właśnie takich z Diora za 200 zł i za więcej pieniędzy, które w ogóle nie są warte tej kasy, no i trafiłam na ten z Belle i jestem jemu wierna już chyba od ponad roku, myślę, że spokojnie i nic innego nie używam, jeszcze w międzyczasie miałam też, znaczy mam go nawet gdzieś jeszcze, korektor z Zoewy, o. Ten taki, który kupiłam w TK Maxie, też jest bardzo fajny, ale też jest bardzo jasny. No tylko taki kolor był dostępny, wiecie, jak to łupy w TK Maxie, bierze się to, co jest. I on też jest fajny, ale uważam, że ten jest lepszy, a ten jest z 10 razy tańszy niż ten z Zoewy. Dobra, więc mamy twarz, mamy oko zrobione. Ja, słuchajcie, w ogóle nie używam pudru do przypudrowania twarzy, czyli takiego suchego pudru w kamieniu, czy tam sypkiego, ale takiego suchego. Moja skóra tego w ogóle nie lubi. Moja cera wygląda wtedy, no źle, wchodzi gdzieś to w pory, nie ma takiego efektu, wiecie, blurowania, tylko jest właśnie efekt, który no totalnie mi się nie podoba. Dobra, lecimy z tym eyelinerem. Łyk kawy na odwagę. Coś czuję, że to będzie długi i przegadany vlog. A chciałabym Wam jeszcze potem pokazać mój outfit na randkę. Może zabrać Was do jakiejś restauracji z nami. Zobaczymy. Michał powiedział, że zarezerwował fajne miejsce. I że będę zadowolona. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym eyelinerem. Odzwyczaiłam się, powiem Wam, od nakładania takiego precyzyjnego nakładania kosmetyku. Bo tak jak mówię, cały czas pracowałam z cieniem. A chciałam właśnie coś, co mi ładnie tutaj na tyle mocno i tak jakby, wiecie, stworzy taką kreskę, która będzie naprawdę zagęszczała te rzęsy i będzie to wyglądało tak mocniej, właśnie na taki mocniejszy makijaż. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie się tym pracuje. Też fajny jest ten pędzelek. On jest taki malutki, króciutki. On był w takim pakiecie, no, jak to się nazywa? Takich mini pędzelków właśnie gdzieś na wyjazd. Ale przez to, że on jest taki króciutki, malutki, to super mi się tym pracuje. No powiem Wam, rewelacja. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy z
drugim okiem. Czy w ogóle tak macie, że jak malujecie oczy, kreskę albo tak wiecie coś właśnie precyzyjnego, to otwieracie buzię? O, ja tak zawsze mam, nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, chwila ciszy, zawsze to lewe oko mi się gorzej nakłada. Ale bardziej się bałam tego produktu, myślałam, że ten produkt będzie bardziej taki, no wiecie, wymagający dobrej takiej wpracowanej ręki się mówi? Wprawionej ręki, o! Dobra, powiem wam, że no jestem mega zadowolona. Normalnym takim eyelinerem, wiecie, z tym już pędzelkiem w komplecie, w życiu bym sobie tak szybko i tak ładnie nie zrobiła kresek. Tak delikatnie sobie wyciągnęłam na końcach, ale moje oko też nie wygląda dobrze z taką dużą kreską. Taką, wiecie, mega wyciągniętą, dlatego że mam duże oczy i w takim kształcie bardziej okrągłych oczu, więc jak sobie zawsze dorysowałam tą, taką, wiecie, tą jaskółkę, jak to się mówi, to nie wyglądało to dobrze. Ale super, naprawdę. I fajne jest też to, że on dosyć szybko zastyga. Możecie tak delikatnie nakładać tym pędzelkiem precyzyjnie, nie trzeba od razu zrobić tego ruchu, jak właśnie tym pędzelkiem z eyelinera, przynajmniej ja tak zawsze robiłam. A tu wszystko wygląda super. Dobra, trochę cienia, żeby tak troszeczkę to oko sobie wymodelować. O, może tą paletką. To jest Fenty Beauty 3. One są takie mocno jesienne, ale użyjemy sobie tego brązowego, najjaśniejszego kolorku. Tylko żeby tutaj troszeczkę popracować nad tą powieką. Zresztą te cienie i tak nie są jakieś takie, wiecie, ultra jasne. Jak widać, nawet ten najjaśniejszy z palety jest takim kolorem, który od razu widać po nałożeniu na powiekę. Też lubię troszeczkę nałożyć cienia na kreskę, nie lubię, jak ona jest taka mocna, błyszcząca, ale powiem wam, że kolor jest super. Jest brązem, a na oku wygląda jak czarny, wygląda bardzo wyraźnie, ale nie jest taki właśnie czarny. Moim zdaniem taka brązowa kreska wygląda dużo ładniej, delikatniej, a ewidentnie też jest widoczna jak czarny eyeliner. I też już wam mówiłam, że chyba rozejrzę się za brązowym tuszem. Zobaczymy. Zresztą na wakacje tak mam w planach zrobić sobie laminację rzęs z farbką czarną. No ale to też może wyglądać interesująco, jak nałożymy na przykład taki mocno ciemny, czekoladowy tusz do rzęs. Okej. Okay. Takie oko. Dobra. Właśnie nie wiem, czy powinnam to użyć przed nałożeniem bronzera, czy po. Chyba tak, żeby potem sobie nie przypudrować takich, wiecie, mokrych brwi. Więc jeżeli chodzi o bronzer, róż i rozświetlacz, to cały czas używam tej paletki. To jest dr Irena Eris. Poleciłyście mi tą paletę i będę wam dziękować po prostu do końca świata, bo ta paleta jest ekstra. Ma dwa bronzery, które bardzo ładnie współgrają razem ze sobą. Jak wymieszacie sobie obydwa, to też ten kolor no jest taki bardzo naturalny. Ten zimny też nie jest takim sinym kolorem, więc jeżeli nałożycie sobie sam ten taki neutralny, bardziej jakby zimny kolor, to on też wygląda naturalnie, nie tworzy takiego siniaka na twarzy, jak właśnie takie zimne bronzery. No a ten ciepły to już jest takie totalne muśnięcie słońca. Róż jest bardzo neutralny, wygląda jak taki zarumieniony policzek i mam wrażenie, że ten odcień dopasowuje się do każdej cery. Na każdej cerze wygląda dobrze i rozświetlacz też jest delikatnym rozświetlaczem, takim codziennym. Zawsze możemy sobie go troszeczkę dołożyć i zrobić taki większy efekt glow, jeżeli właśnie szykujemy się na jakąś randeczkę albo jakąś imprezę i chcemy coś takiego bardziej błyszczącego. O, tak wygląda, jak zmieszam te dwa kolory i tak szczerze mówiąc podoba mi się najbardziej. Ten kolor najbardziej pasuje jednak do mojej skóry, do mojej cery, do jej koloru. I zaraz używam tego pędzla, to jest Real Techniques 201, bardzo dobrze mi się sprawdza, chyba nigdy nie miałam aż tak fajnego pędzla do nakładania bronzera. No to jest taki typowy, no pudrowy, że tak powiem, pędzel, czyli możecie nakładać nim puder na całą twarz, ale ja nie nakładam, więc używam go do bronzera. Tutaj na brodę i na linię żuchwy używam już typowo tego zimnego odcienia, żeby to był bardziej taki cień. Aby troszeczkę, że tak powiem, wyszczuplić tą twarz, wyciągnąć tutaj tą żuchwę, a nie robić niepotrzebnie takiego właśnie słonecznego koloru, żeby znowu taka żółta plama nam się tutaj nie zrobiła.
Zawsze muszę zapudrować kolorem skórę, obojętnie jakbym się nie opalała. Czy tak typowo wystawiam szyję do słońca, czy nie, czy siedzę na leżaku, gdzie wiadomo, wtedy naturalnie robi się taki cień na szyi, to zawsze mam tak, że mam, słuchajcie, buzię złapaną słońcem, tu mam taki biały pas i dopiero gdzieś od połowy szyi idzie już dekolt opalone i wszystko wtedy dobrze wygląda. Nie wiem, czemu tak jest. Czasami to denerwuje, no ale trudno. Dobra, jakaś skórka tutaj. O. Dobra. I do różu, w sumie tak dwustronnie używam ten pędzel. Jedną stronę mam do różu, drugą do rozświetlacza. Nie lubię już mieć tysiąca pędzli, bo jakoś tak, no nie wiem, dążę chyba we wszystkim do minimalizmu. To jest Real Techniques 415. Mówiłam Wam kiedyś, że cała linia była tych neonowych pędzli i wróciłam się potem do Rossmana, żeby kupić sobie jeszcze inne i już nie było, po prostu rozeszły się jak świeże bułeczki. One były też wtedy jakieś fajne i mega wyprzedaże, więc w sumie się też nie dziwię. Albo Wy wykupiłyście z mojego polecenia. O, widzicie? Ten policzek wygląda tak bardzo, bardzo naturalnie. Takim ładnym, zarumienionym, różowym policzkiem. Trochę bym powiedziała w taki zimny ton idzie ten róż, ale przez to bardzo ładnie się dopasowuje, podkreśla koliczki. Policzki. I kości policzkowe. O, tak chciałam powiedzieć. Wyszło koliczki. Kocham tą paletę, naprawdę kocham. A też widziałam, że weszła nowa paletka z dr Ireny Eris. Troszeczkę ma inne te róże i tak dalej, więc możecie też coś nowego potestować, jak już to znacie. I zawsze róż też nakładam tutaj pod brwicznia, tą nieruchomą część górnej powieki. Jakieś moje oczy dobrze wyglądają w połączeniu odcienia brązowego i troszeczkę różu. Dobrze to wygląda. Trochę też na nos, trochę różu na brodę. No i odwracam pędzel i drugą stroną nakładam rozświetlacz. O, bardzo naturalny rozświetlacz, bardzo ładnie, delikatnie to wygląda. Nie ma żadnych takich grubych drobinek, jak są takie rozświetlacze, wiecie, że jak nałożycie to wyglądać, jakbyście się brokatem po prostu sypnęły. A tu jest po prostu tak bardzo ładnie rozświetlona tafla. Dobra, to lecimy teraz z tymi brwiami. Jeszcze też nie otwierałam tego produktu. No i powiem Wam, że nie otwierałam tego produktu, a wygląda jakby był używany, zobaczcie. Nie wiem, czy to ma tak być? Dziwne. Był zaklejony taką plombą, więc... Więc nie wiem, no nic, dobra. Mam niestety taką prostą szczoteczkę. Nie wiem, czy to się da tak zgiąć. Zaraz zobaczymy. Jak coś, to mam jeszcze jedną. O, dobra, słuchajcie, da się. Mamy teraz coś takiego typowego. Mam stres, słuchajcie, bo tak jak mówię, nigdy nie... Faktycznie jest czarne to mydło, jak będę mieć czarne brwi, słuchajcie. Patrzcie, jaka czarna jest ta szczoteczka. No dobra, lecimy. Nie, nawet nie robi czarnych brwi. Fajne jest, takie gęściutkie. Fajne to jest, słuchajcie, pierwszy raz coś takiego testuję. Zobaczcie, ładnie to wygląda. Powiem Wam, że większość moich koleżanek właśnie wyczesuje brwi na żel do włosów Stuffed i też bardzo fajnie im się to sprawdza. No ale tak zobaczyłam to mydełko. Ja mówię, nie no, muszę przetestować. Już tyle rzeczy z Wami testowałam, ale jeszcze nie testowałam czegoś, co na rynku jest od bardzo dawna. No, powiem Wam, że podoba mi się ten efekt. Faktycznie wyglądają jak zaraz po laminacji, więc można się czymś takim wspomóc. No nie wiem, mi się wydaje, że takie wyczesane brwi wyglądają od razu lepiej, jakoś tak świeżo. Oko wygląda inaczej, same brwi w ogóle inaczej wyglądają. Od razu macie wrażenie, jakbyście miały dwa razy grubsze brwi. Nie wiem, czy Wam opowiadałam. Mamę wzięłam kiedyś też do Oli na laminację brwi z farbką. No i wiadomo, że jak leżała, to siebie nie widziała, więc jak wstała i zobaczyła się w lustrze, widziałam jej taką minę. Nie wiedziałam, czy jest niezadowolona, czy o co chodzi. I w którymś momencie mama tak patrzy i mówi, czy to są moje brwi, czy pani mi w jakiś sposób je pogrubiła albo coś. Ola się śmiała, mówi, nie, pani ma też takie gęste, długie brwi. Jak one są takie wyczesane, to po prostu są dwa razy grubsze. Właśnie też takie fajne brwi mam po mamie. Jedyny minus jest taki, że tu nie rośnie mi tyle brwi, co z tej strony i ogólnie bardziej lubię moją lewą brew niż moją prawą. Chyba to złamałam, bo to zaczęło się, słuchajcie, kręcić. Muszę sobie kupić taką szczoteczkę specjalną.
Właśnie taką wygiętą. Pewnie gdzieś dostanę w jakimś rozmanie. Albo w czymś takim. O, widzicie? Kręci się to i się już nie chce tak ładnie nakładać. No dobra, powiem wam, że wygląda to całkiem, całkiem. Zobaczymy, jak się to będzie też w ciągu dnia trzymało, czy nie zrobi się taki biały nalot. Bo też wiem, słyszałam, że lubi się tak robić po tych różnych mydełkach, ale może przez to, że jest czarne, może tak się nie zadzieje. Bardzo ładnie to wygląda. No dobra, czyli co, zostały nam rzęsy. Mam w ogóle tutaj ten tusz z Maybelline. Kupiłam sobie też taki tusz przed wyjazdem na majówkę z Eveline, wodoodporny. Pomyślałam sobie, że jak jestem taka bez rzęs, że dopiero zdjęłam te rzęsy, że będę miała problem, żeby się przyzwyczaić, żeby na plaży sobie właśnie pomalować takim tuszem wodoodpornym. No bo wiadomo, pot, te wszystkie kremy do opalania powodują, że zwykły tusz lubi się rozmazać. Użyłam go raz i powiem wam, że go zmywałam chyba godzinę. Tarłam tak te rzęsy, że byłam taka zła. Owszem, super się trzyma i faktycznie jest super wodoodporny. Ale chyba jednak to nie są tusze dla mnie, w sensie wodoodporne, więc nakładam Maybelline, to jest ten Sky High. On też jest bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo fajny i bardzo ładnie wyciąga rzęsy. Moje rzęsy jeszcze potrzebują trochę czasu, słuchajcie, żeby wrócić do takiego stanu gdzieś tam sprzed, sprzed doklejania sztucznych rzęs. Ale już widzę po nich, że już są trochę dłuższe. Że już lepiej wyglądają, że już nie są takie proste, nie są takie oklapnięte, nie są takie rosochate. Też podejrzewam, że ten botoks, na którym byłam u Oli zaraz po ściągnięciu rzęs, też swoje zrobił. No i też testuję odżywkę, którą wam ostatnio pokazywałam, więc za jakiś czas też będzie opinia. Super wygląda oko. Bardzo fajnie. Nawet to tak zgrabnie poszło. Wiadomo, że tutaj rozmawiamy i ten makijaż trwa bardzo długo, ale bardzo mi się podoba i eyeliner jest totalnym sztosem, super. Dobra, na usta zrobię trochę taki mix, który ostatnio fajnie mi się sprawdził. Mam tutaj taki róż w kremie do twarzy z Fenty Beauty Cream, to jest kolor 04 Crush on Cupid. Bardzo go lubię, ale do letnich makijaży, kiedy na twarz nie nakładam żadnego podkładu albo ewentualnie tylko jakiś BB krem i wtedy taki mokry, błyszczący róż bardzo fajnie mi się sprawdza. Nakładam delikatnie na usta, żeby je tak ładnie zaróżowić. O. Zobaczcie, sam produkt też wygląda bardzo ładnie i naturalnie, ale na to nałożę sobie Huda Beauty Demi Matte. Jaki to jest kolor? To już, słuchajcie, nie jest na moje oczy. Nie wiem, co to jest za kolor. Nie mam pojęcia, ale to jest taki nudziak bardzo ładny. Taki właśnie delikatnie wpadający w odcień różu. Ale jednak nudziak. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ta pomadka. Spróbuję na spokojnie potem doczytać te mikro małe literki. I w ogóle w opisie pod filmem podlinkuję wam wszystkie rzeczy, których dzisiaj użyłam do makijażu. Także tak wygląda dzisiaj mój make-up. Idę się teraz szybko przebrać i zaraz pokażę wam mój outfit. To znowu będzie mega długi vlog. Ale ja ostatnio mam, nie wiem, ja czuję takie jakieś wewnętrzne szczęście, jakiś taki wewnętrzny spokój. Jakoś tak, jakby, że tak powiem, odkopałam się z tych wszystkich swoich problemów, które miałam, w takiej niechęci do wszystkiego. Znowu jestem zajarana każdą drobną rzeczą, co też pewnie widzicie po filmach, że one znowu są coraz częściej i że są coraz dłuższe. I ja znowu, wiecie, wróciłam jako rozgadana. Więc przyzwyczajajcie się, że będzie teraz więcej tych vlogów, będę się oczywiście starać i one na pewno będą mega długie, bo ja znowu czuję rozgadany vibe. Okej, ja już gotowa. Zaraz wam się pokażę, co mam dzisiaj na sobie. Czy mam w ogóle jakiś taki dobry dzień i włosy dzisiaj jakoś tak dobrze wyglądają. I ten makijaż nam poszedł tak dobrze. I to, co sobie wymyśliłam w głowie, jeżeli chodzi o mój outfit, a wiecie, że różnie to bywa, to ubrałam i tak to jest to, sobie pomyślałam, więc dzisiaj wszystko jest na tak. Chciałam, słuchajcie, wam jeszcze, nim pokażę mój outfit, pokazać nowe perfumy. Jak wiecie, ja od dłuższego czasu mam współpracę z marką Made in Lab. Bardzo lubię perfumy tej marki. Moim zdaniem to są najlepsze, najładniej pachnące
takie, wiecie, inspiracje oryginalnych perfum, super cena, super jakość, bardzo ładne flakony, takie proste, bez żadnych udziwnień, bardzo klasyczne i eleganckie, jest to oczywiście szkło. Słuchajcie, nim Wam opowiem o zapachach, które zamówiłam, to przede wszystkim chciałabym Wam przekazać, jest teraz super promocja na wszystkie perfumy o pojemności 100 ml, macie rabat ponad 30%, czyli zamiast 50 zł zapłacicie 35 zł, więc moim zdaniem jest to idealny moment, żebyście mogły sobie przetestować te perfumy w super cenie, no i też potestować sobie różne zapachy, dlatego że tych zapachów, tych inspiracji na stronie jest mnóstwo, są damskie, są męskie, także myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. I kolejny hit to przesyłka za 1 zł, jeżeli wybierzecie sobie paczkę Orlen, tylko w tym przypadku ta paczka jest za 1 zł, więc super, 35 zł za perfumy, złotówka za przesyłkę, 36 zł i macie super fajny perfum do przetestowania albo uzupełnienia swojej półeczki z perfumami, jeżeli oczywiście już znacie też te super perfumy Made in Lab. Ja sobie zamówiłam 3 zapachy, numer 123, 167 i 165. Tu mamy zapach Escade, taki bardzo słodki, owocowy, jak wiecie, Escada no, jest znana właśnie z takich soczystych, letnich owoców, chciałam powiedzieć, zapachów. Mam tu też zapach Lacombe, taka nowość, Treasure, chyba tak to się nazywa. Nowość dla mnie, nie znam tych perfum i też zdecydowałam zamówić sobie coś nowego, coś czegoś, go nigdy nie miałam, jeżeli chodzi o takie oryginalne zapachy, żeby móc sobie też powąchać i przetestować. I kolejny zapach to Hugo Boss Orange. To jest, słuchajcie, zapach, który ma w sobie tyle wspomnień dla mnie. To są czasy moich studiów, jakichś takich, wiecie, pierwszych miłości i bardzo często tak jest, że jak wąchamy jakieś perfumy, jak czujemy jakiś zapach, to jest trochę taki wehikuł czasu, który nas przenosi w przeszłość i mamy takie po prostu flashbacki różnych fajnych, miłych dla nas wspomnień, więc naprawdę wszystkie perfumy bardzo ładnie pachną, natomiast moim ulubieńcem akurat tej trójki, chyba też trochę na ten dzisiejszy randkowy dzień, taki dosyć letni, jest właśnie ta Escada, której dzisiaj użyję. Pięknie to pachnie, naprawdę. To jest taki owocowy, ale świeży zapach. Taki otulający, no po prostu przepiękny. Ja w ogóle zawsze lubiłam Escady. Ja w ogóle lubię takie, wiecie, słodkie, owocowe zapachy, zwłaszcza na lato. Ale nie zapomniałam również o moim ukochanym mężu. Zawsze też zamawiam jakieś męskie perfumy. Ogólnie już większość pań i większość panów w naszej rodzinie została obdarowana właśnie perfumami Made in Lab. Wszyscy są zadowoleni. Michał też właściwie w każdym aucie ma któreś perfumy, w każdej kosmetyczce, jednak dużo wyjeżdża, dużo podróżuje, więc zawsze jakiś perfum z Made in Lab jeździ z nim. Tu mamy 2 zapachy i jest to zapach z Toma Forda. Jeden jest taki bardziej skórzany, jeden jest taki bardziej leśny. Obydwa są bardzo ładne, bardzo męskie. Ja bardzo lubię zapachy z Toma Forda, one mają taki trochę inny zapach. Przepiękne są te zapachy, ten jest właśnie taki bardziej leśny, a ten, znowu mam tą chrypkę, słuchajcie, to przez to, że się tak rozgadałam, a ten jest taki, takim powiedziała, bardziej, trochę bardziej świeży, czuć taką właśnie skórzaną nutę. Ja uwielbiam takie zapachy, takie męskie, takie nie cytrusowe, nie świeże, tylko takie właśnie otulające, takie. Nie umiem nawet tego nazwać, ale powiem Wam, że te zapachy z Toma Forda chyba są totalnym moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o męskie zapachy. To jest totalny strzał w dziesiątkę. To są w ogóle nowości na stronie, więc tym bardziej przetestujcie sobie. Nie trzeba żadnego kodu, tu nie ma żadnego kodu. Promocja jest dla Was wszystkich, więc korzystajcie, zamawiajcie. 36 zł i macie naprawdę piękny perfum, ale powiem Wam, że ten skórzany to jest ten 150. To pachnie obłędnie, naprawdę, po prostu przepięknie. Michał jeszcze nie wąchał, bo dopiero teraz je otworzyłam, te perfumy. Chyba też się dzisiaj, chyba też go dzisiaj wypsikam tymi perfumami, bo naprawdę bardzo, bardzo ładnie pachną. Dobra, czas na outfit, bo naprawdę ten film będzie miał godzinę. Więc tak, słuchajcie, dzisiaj mam na sobie moją ulubioną koszulę z mojej ulubionej marki Vasala. Jest to koszula Tila. Ja mam tą koszulę w 2 kolorach. Mam białą z takiej starej, pierwszej właściwie kolekcji, która była uszyta z całkiem innego materiału. Fason dalej jest ten sam, ale materiał jest inny. Tamta jest takim gnieciuchem. Pamiętacie, mówiłam Wam, że to jest taka koszula, której nie trzeba prasować.
Ta koszula ma inny skład, bo mamy tutaj domieszkę lnu. Tą koszulę trzeba przeprasować, ale ona ma taką fakturę, wiecie jak to len. Więc jak troszeczkę się zgniecie, to też dobrze wygląda. Ma przepiękny beżowy kolor, takie drewniane guziczki, to też tak bardzo ładnie pasuje do tego beżu. W ogóle słuchajcie, mam pod spodem taki topik, który zamówiłam sobie z Hentem, on jest taki króciutki, a jednak możemy sobie tak fajnie rozpiąć koszulę, wygląda jakbyśmy miały jakiś biały top pod spodem, a na upały jest super, bo nie mamy kolejnej warstwy, tylko tak tutaj ładnie, żeby nam nie było widać biustonoszu. Te z Was, które mają mniejszy biust, lubią chodzić bez biustonosza, to też będzie to fajnie wyglądało, po prostu jako taki topik bardzo, taki stanikowy bym powiedziała właśnie pod koszulę. Więc lekka, przewiewna koszula, idealna na dzisiejszy dzień, a robię taki klimat właśnie randkowy moim zdaniem. No i słuchajcie, mam tą moją spódnicę z Sinseya, tą białą, którą Michał mi upolował gdzieś tam w Polsce. Powiem Wam, że cały czas czuję zapach tego Toma Forda skórzanego, jest obłędny ten zapach. I czuję zapach na sobie Eskady. Powiem Wam, że naprawdę zapachy są sztosowe, ale dobra, wracam do outfitu. Spódnica jest super. Po prostu powiem Wam, że jakby ta spódnica kosztowała 150 zł, też bym Wam ją polecała z czystym sercem. A to jest Sinsay, Sinsay za 70 zł. Piękna, biała spódnica z elastanem, wygodna, mięciutka, nic nam się nie wrzyna, ma bardzo fajny, wysoki stan, więc tu też wszystko ładnie trzyma, ma kieszonki, bardzo ładnie się układa tutaj na pupie, tak Wam podniosę koszulę, bo mam ją tak luźno opuszczoną, ale zobaczcie, jak tutaj pupa ładnie wygląda. I słuchajcie, ta spódnica jest dostępna w kilku kolorach, jest biała, jest jeansowa, taki wiecie, kolor jeansu, chyba czarna, jasny, błękitny jeans, 4 albo 5 kolorów, słuchajcie, tego jest, więc niekoniecznie biała, jeżeli nie chcecie białej, ale spódnica jest rewelacyjna. Buty niestety jeszcze, butów nie mam na sobie, bo zostały moje klapeczki w samochodzie, więc czekam aż Michał wróci, więc, no, więc jeszcze jestem bez butów. No i tyle, tam jest też dzisiaj bardzo ładna i ciepła pogoda, więc nic na siebie nie będę ubierać, ale nie wzięłam, nie przygotowałam sobie torebki. Wezmęcie torebkę z Bigordi, będzie fajnie pasowała do tej beżowej koszuli. No więc tak, ja tak dzisiaj wyglądam, ja tak dzisiaj pachnę. No więc co, zbieramy się na randkę, bo jestem mega głodna, już jest dosyć późno. Michał też powiedział, że zabiera mnie gdzieś dalej, że będzie jakaś przejażdżka, będzie dobre jedzenie, będzie też romantyczny spacer, więc nie mogę się doczekać. A mężu, gdzie mnie zabierasz? Na randkę. Ale gdzie? No piękne widoczki, coś dobrego do jedzenia. Drink z parasolem. Drink z parasolem. Jedziemy, słuchajcie, do Szczyrku. Super, ja lubię takie wyjazdy. Nawet jak to jest taka droga, że półtorej godziny w jedną stronę się jedzie, ale jesteśmy sami, bez piesków. Wykorzystamy czas tak, bez psich dzieciaków. Więc i sobie pogadamy i się przejedziemy i zjemy coś dobrego, bo jedziemy do Markowej Destylarni. Tym razem Michał już był mądrzejszy i zarezerwował stolik. Chociaż w tygodniu może akurat by tak było, że nie byłoby jakoś tak dużo ludzi, ale nie ma co ryzykować, w taką ładną pogodę okoliczni też pewnie popołudniami właśnie sobie gdzieś tam jadą, czy na rowery, czy się przejść, czy spacerować, nie? Pewnie, że tak. Na pewności. Tak, na pewności. Bo już znacie niejedną historię. Też Wam mówiłam, a zabieramy Was tu i tu, a potem się okazywało, że tak. Albo było... Co tak kiedyś było? A, już było zamknięte w ogóle, też w Szczyrku. Dziś jechaliśmy na burgery albo coś i się okazało, że już nie ma tych burgerów, a takie dobre w ogóle były. A jestem już taka głodna, naprawdę. No za 50 minut jesteś. 50 minut, jeszcze 56. Trochę przyspieszyłem, ale coś. Dajcie znać, czy też lubicie takie randeczki, że właśnie najpierw jakaś przejażdżka autem. Zamiast. Za miasto. Fajna muza w tle. I od razu człowiek się czuje, jakby sportowca miał 18 lat. Ja się cały czas tak czuję. No tak, ja nie mówię, że nie. Wśród więcej. Muszę. No ale naprawdę, jeżeli chodzi o wiek, patrz jaki korek w ogóle tutaj jest, ciekawe co się stało, jakiś wypadek może. Ludzie z pracy wracają też, wiesz? Właśnie. No właśnie, więc teraz jest korek w drugą stronę, przynajmniej tyle w tygodniu. No ale co chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wiek, to też tak jest, że właśnie ktoś się mnie pyta ile mam lat, ale też Wam to mówiłam nieraz, ale ja po prostu mówię, który rocznik jestem, bo ja nie jestem w stanie tak na szybko policzyć ile mam lat i sama nie wiem. No, znaczy nie mam z tym problemu ile mam lat, to nie jest jakaś tajemnica i też zawsze Wam oficjalnie mówię, ale no tak jakby nie czuję w ogóle tego, może też dlatego, że nie mamy dzieci, zresztą jak się ma dzieci to widać jak ten czas ucieka, dzieci rosną i kończą tam kolejne swoje lata, tak, mają urodziny, szkoła i te wszystkie etapy, my jakby
tych etapów nie widzimy w takim codziennym życiu, więc może to też jest jakaś kwestia tego właśnie. No a z drugiej strony wiek to tylko liczba. Pewnie. Więc randka za miastem. Dopóki nic w kręgosłupie nie walnie. No właśnie, ja już właśnie mój kręgosłup mi przypomniał, ile mam lat ostatnio. Na szczęście wszystko w porządku. Dobra. To jedziemy. Jedziemy. Będziemy jeść dobre rzeczy. I pić dobrego drinka. Tak. Takie randeczki w tygodniu, to ja poproszę częściej. Dobrze. Jesteśmy na miejscu i tu jest akurat mało ludzi na szczęście. I właśnie patrzymy, że dzisiaj mamy zupę dnia, krem pomidorowy, danie dnia, sałatka z kozim serem. O! A może bym jakąś sałatkę sobie, Michał, wzięła? I jakąś zupkę na ciepło? Może być. Nie? Bo Michał to już marzy o burgerze. Ty jesteś taki team burger i pizza, nie? To jest tak, że jak Michał nie ma smaku na pizzę, to zawsze zje burgera i na odwrót. No i w ogóle to jest jak markowa destylarnia. Tak. Bardzo dobre, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre trunki i jest zimno. Ale Michał mówi, że na dzień dobry dają wódkę kurwica, to się rozgrzeje. Jest też tak fajnie, że za każdym razem jak jesteśmy, to jest inne menu, bo zmieniają menu co jakiś czas, nie? No. No, więc Michał oczywiście burgera, którego bierzesz? No, wołowy. Klasyka. Bestem, a ja zielone. Słuchajcie, tak, darowałam tutaj oczami kurczak pieczony, filet, noki, pesteroso i szparagi. A ja ostatnio jestem mega szparagowa. Jak widzę gdzieś szparagi, to od razu mi się chce. Bo zup jest tylko rosół, zupa dnia, no to dzisiaj jest pomidorowa. Tu mamy przystawki. O, deserki też są tutaj. Pokaż, co tam masz. Zobacz, jakie fajne tam. Co? Takie te szoty, nie? Jakby. A, kolejka na skrzyczne. Miks 8 kieliszków. Przepalanka, wiśniowa, stara, pieprzona, czarnocysto, śliwowa i bimber. Dobre. Kolejka na małe skrzyczne, 6 kieliszków. Ekspresowa, pieprzona, wiśniowa, miodonka, cytrynowa i przepalanka. To te smaki mi tu bardziej pasują. Z Markiem muszę tu przyjechać. Z kim? Z Markiem. Z kolegą. No i tutaj macie właśnie te alkohole różne. O, jest i stara kurwica, przekurwica, cysto kurwica. Pierzono kurwica. Trochę kurwic jest. Trochę jest, do wyboru, do koloru, słuchajcie. Na rozgrzanie będzie okej. Właśnie się śmiejemy do Michała. Jak już nie dają tutaj kielicha na dzień dobry, to ja zamawiam, bo zimno jest, nie? Chłodno. Chłodno, no, ale pogoda jest ładna, jest słonecznie, tak tam widzicie za oknem. Ale jest chłodno. To co? Mamy wybrane. No. Okej. Okay. To zamawiamy. Tu masz fajne jeszcze takie motto, jest fajne? Widzę. Kto w czasie pracy myśli tylko o jedzeniu, ten na pewno w czasie jedzenia nie myśli o pracy. I to jest prawda. Kto się z tym zgadza? Na szczęście jest kielich na rozgrzanie. I to jest domowej roboty. Pan powiedział kawówka, tak? Kawówka. Kawówka. No i pan się śmieje, no bo Michał zamówił bezalkoholowe piwo i mówi, wiem, że pan bez alkoholu, ja to tylko tutaj zostawię. Ale spokojnie, żona wypije twoje zdrowie. Ale zobacz, na dwie nóżki będę mieć. No, powiem wam, że to wygląda... Naprawdę randkowo, powiedziałabym. Bo to randka. Jest dużo zielonego. Coś, na co ostatnio stawiam właśnie. Kurczaczek wygląda też całkiem. Tutaj widzę jakieś noki. Ale jak to pachnie. Ale powiem ci, że ten twój burger też wygląda całkiem spoko. Weź go obróć. Zaprezentuj swoje jedzonko. I tą bułeczkę chyba też tutaj na miejscu pieką. I tak całkiem inaczej wygląda niż w innych burgerowniach, nie? Tak, będę na miejscu. To w sumie nie jest burgerownia, ale... No. Ale ja myślę, że moje jedzenie będzie dzisiaj smaczniejsze. Naprawdę, no, sztos.